Także proszę Państwa, dzisiaj mamy po prostu już 1 kwietnia 2014 roku. Tutaj same skandale są na Koszykowej 20, że ochroniarkę posądzono o złodziejkę. To znaczy takie te spojrzenia, no bo baba durna. I to nieważne, czy to jest z Lizbony, czy nie z Lizbony, proszę Państwa. Zostawiła wręcz portfel. No to potem się wróciła po ten portfel. No to czyja to jest wina, jeżeli dziaduwa nie zabrała tego portfela? Jeszcze ktoś ten portfel mógł ukraść. Momentalnie tutaj żebraczka z żebraczkiem wyszła i dzięki, dzięki, dzięki z panem ręki. Tak, także proszę Państwa, dzisiaj mamy 20, nie 20, tylko 1 kwietnia, proszę Państwa, 2014 roku i mamy piękne kobiety. Lasota się reklamuje z Litwy. Litwinka, Lasota. Proszę Państwa, ona tutaj w tej galerii, która się nazywała Witryna, już ta galeria nie istnieje, wstawiła się raz za Centomirskim, Sybirak, Stefan Centomirski. No to nawet, proszę poszukać w internecie, Hugon Bukowski pisał o Centomirskim, że nawet Leonardo da Vinci, Van Gogh, nie umywają się, proszę Państwa, do Stefana Centomirskiego, który, gdy tu była galeria, gdy tu przyszedł na wernisaż, kubeczki stały tam, jak się wchodzi po lewej stronie przy ścianie na stole, w kubeczkach wino stało. No to on za to wino, a ta baba dziad, która prowadziła tę galerię, taka dość młoda dziewczyna i po pazurach mu, po łapach. No teraz Państwo widzą, że nie ma galerii, no bo Warszawa nigdy nie była kulturalna, kulturalną nie będzie jak Paryż, jak Berlin, jak Anglia, Ameryka, Białystok, jak prawosławie, gdzie w każdej cerkwi po 10-15 para 8 chórów jest. Także proszę Państwa, dostało się Centomirskiemu po łapach, no ale Lasota się wstawiła. Czy Pani wie, kim jest ten człowiek, że to jest Stefan Centomirski, Sybirak, wielki malarz, ale wielki artysta, jechał do Polski tyle lat, jechał i gdy przyjechał, no to dostał po łapach od dziaduwy, od byle kogo, od dziaduwy, no bo tutaj była też, proszę Państwa, informacja turystyczna, Centrum Informacji Turystycznej, nie mieli też pieniędzy na Centrum Informacji Turystycznej w tym rechodupstwie, no bo tutaj tylko chyba to rechodupstwo w katolickiej Polsce, a na Mazowszu rechodupstwo się opłaca, rechodupstwo popłaca. Także proszę Państwa, dzisiaj 1 kwietnia jeszcze raz Państwu pokazujemy, że rzeczywiście jesteśmy w katolickiej Polsce, a że rzeczywiście tutaj przez bramę przejeżdżał kiedyś, proszę Państwa, 520 autobusów. Tutaj jest nasza kafejka internetowa i dzisiaj, proszę Państwa, durna baba zostawiła portfel, no i się wróciła po ten portfel, ale spojrzała się na tę ochroniarkę kafejki internetowej, że jakoby była złodziejką. No to przecież, proszę Państwa, jeżeli baba dziad, czyli dziaduwa, zapomina rzeczy, zostawia, no tak jak tam na lotnisku, proszę Państwa, o Kęcie Chopina, też kobieta zostawiła telefon, no i czyje to są rzeczy, no i czyje to są rzeczy. No, kiedyś człowiek zostawił gitarę pod bankomatem, taką piękną gitarę, chyba ta gitara droższa była nawet od tej, którą Rodowicz miała. No to jest taka fejka internetowa. I proszę Państwa, ja tę gitarę odstawiam, no bo tam nasz barek jest Bistro Flying, kawę pijemy. No i ten człowiek szybko przyszedł, jakoś tak po godzinie, znaczy szybko, po godzinie. I ja mówię, czy Pan szuka gitary? A on mówi, że tak, bardzo mu smutno było, ale gdy dowiedział się, że ta gitara jest w dobrych rękach, strzeżona, to podał rękę, ale to z zagranicy był człowiek, także musiał się gdzieś tam wrócić, zawrócić. No chyba przyjechał do Warszawy. Wrócić, zawrócić, tak, żeby Państwa podziękował mi, to przynajmniej był człowiek. Ale że jakaś dziaduwa zostawia katolicka telefon. Także tu 520 jeździ. A tam na lotnisku Okęcie Chopina, tu w Warszawie, natomiast jakaś dziaduwa zostawia telefon, to pewnie ona tam sądziła się, pewnie odwoływała się, bo nie mogła sobie podarować tego, nie mogła sobie ze swoim ciasnym mózgiem poradzić, że jak to, że nikogo tu nie ukarali, no przecież no tam zapłacone było i nawet 100 zł było, ja nie wiem co tam, ale po prostu aż to takie jest niesmaczne, bo
bo nawet ten Jan Witek mówi, że i to lotnisko jest niesmaczne. Ja mówię, słuchaj, nie będę ci podawać przykładów dziesiątki, no bo kiedyś jeszcze jak te barki na kółkach były, tak jak to się mówi, burdel na kółkach, no to tam, proszę Państwa, dziecko wpadło na schody ruchome. No i tam, proszę Państwa, te tęcze spaliły, no to te reptoidy katolickie. No i gdy to dziecko, proszę Państwa, na schody wpadło, o tam dziady kaszlą katolickie w tych białych czapeczkach, reptoidzi katoliccy. Proszę Państwa, no te pijaki, tu pełno pijaków. Dobrze, że tej galerii może nie ma. Dziecko spadło, to mogłoby paluszek wsadzić tam gdzieś, skaleczyć się na całe życie, inwalidą być. Jakaś kobieta wbiegła na te schody, to dziecko szybko w ręce wzięła, czyli że to dziecko uratowała. Ani żołnierza, ani policjanta, ani nic. A tak jak są policjanci, to tam przy Bistro Flying, tam żebrzą o tę kawę. Pełno tej policji, pełno żołnierzy, to jakoś oni sobie tam kupują, ale widocznie policjanci mają większe znajomości. Także proszę Państwa, do żebrania to są pierwsi, ale jeżeli na koszt państwa, to znaczy na koszt państwa, państwo im płaci za tę pracę, a oni nie wywiązują się, no to jest według mnie żebranina. To tak samo jak i ci zubrzyccy na Centralnym, proszę Państwa. Pasażera pobito dotkliwie bardzo, który miał bilet, przecież to był podróżny, a zubrzyccy przyszli i zapopatrzyli się i zadzwonili na policję. Strasznie śmieszne, prawda? Oczywiście, ponieważ Pałac Kultury Stalina i Lenina jest, nie jest tu Ameryka, jest tutaj katolicka Polska, no to u rechodupków reptoidalnych katolickich z Jury Krakowsko-Częstochowskiej gadów wszystko jest takie śmieszne. Śmieszne, tak. Jest plac Zbawiciela, tam po prawej stronie jest karma, tu plac na konstytucji napisane, to co macie. Po prawej karma, po lewej plan B, to żeśmy tu i tańczyli, i śpiewali, wyżywali się kulturalnie. Ale żeby temu Centomierskiemu po łapach dała ta dziaduwa w tej galerii, witryna Konstytucji 4. A Lasotamowi, czy pani wie, że to jest malarz, sybirak, że właściwie to on jest staruszek, to po pierwsze właściwie to on jest gościem, a pani jako ta młoda dziaduwa katolicka mu po pazurach dała. No to, że to ni w pięć, ni w dziewięć, ni w pięść, ni w oko. Także proszę Państwa, no dziady katolickie, one po prostu jako świnie, jako gady. Kultura, no to za wielkie słowo. Nie ma tu nic w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą. Jest rechodupstwo hipochondryczne. Potem, jak już to rechodupstwo od rana się skończy, to oni potem są wściekli na siebie. Z Pragi południe gady dojeżdżają, cygany dojeżdżają. Także to jest mieszanka cygano-żydo-dziadogadów katolickich plus gender. Także dlatego te tęcze spaliły tam.